wkładali do tamtego, ale tutaj by się tak otwierało i tam by było, jajka by szczęśliwe. Tak, ale to jest gołębnik, tu sobie gołębie żyje. Dzień dobry, jesteśmy dzisiaj, dzień dobry. Jesteśmy w ogrodach. W ogrodzie, tak. Pokaż, mamo, to... Jesteśmy w Keystone Garden i idziemy sobie spacerować. Mamy przepiękną pogodę. Ba, mamy gorąco, upały. Ktoś mógłby powiedzieć, że gdzie my poszliśmy? Zwiedzać ogrody. Jedziemy teraz dla dzieci coś porobić. Tam jest. No tu jest, patrz, tędy, tu. Poszliśmy nie od tej strony. Patrzcie, jak to wygląda. Jak nie od tej strony. Chyba nie, zobacz, czy otwarty cage. Nie cage, tylko cage. A dosyć głęboko tutaj, patrzcie. No. A teraz tylko tu i tu, z tej strony, tam otwarte. Nie, to idzie do domu. No to idziemy, zobaczyć. Co o? Idź. Patrz, jakie drzewo. Ale zaraz pójdziemy, pochodzimy troszkę tu po... To jest to stare drzewo. Tak, to jest to drzewo. Co to jest? To jest drzewo. Nie wiem, idź zobacz. Zobaczcie, jakie piękne. No, jesteśmy w ogrodzie. Możemy sobie posiedzieć, pospacerować. Mamo, nagrywam. Nie otwieraj, jeżeli jest zamknięte. Ale przyjemnie. Nie, tam są jakieś skały, na te bryki. Tam chodź, babcia będzie chciała zobaczyć na pewno to. A ja nie wiem. Ja będę tutaj. Nie, idziesz ze mną. Powiem wam, że zmęczona już jestem. Chcę pospać. Prawie. To nie zrobiłam na to. Chodźcie, bo tu będzie więcej tego. Widziałam. Szklarnie. A tu co dają? Aha. Że rzeczy tutaj. Wow. Patrzcie, jak fajnie. Ale od... Ale widok ładnie. No, ona mówiła, że ładnie. Stąd. No. Bo stąd mówili. Oczywiście my wchodzimy tutaj na kartę, więc sobie spacerujemy. Oglądamy. Zobaczcie. Raz... Jaka mysz? Chodź do... O, ryby są. Chodź, Macia, zobacz. Raselina, tu widać przez okno ryb pływa, patrzcie. O, zobacz, jak pływa, patrz do wody. No i mysz tam leży zdechła. Wiem. O, to małe. Zobacz, no, o, małe ryb. Widzisz, mówiłem, że to jest ryb. Dużo ich jest, patrz na mocy. Dobra, ja stąd wychodzę. Ja tylko widzę, tylko tak dwa. Znaczy tam mysz. Leży tam taka zdechła mysz. Patrz, patrz, patrz. Pięknie tu jest, zobaczcie. Śliczny. Uwielbiam. Wiem. To jeszcze lepiej. Jak jeszcze? Patrz, jakie piękne. Jakie piękne. Tędy chodź. Rasel. Chodź wątpliwie. Tutaj jakoś tam. Naokoło idziemy, nie idziemy tędy. On chce... Aha. Bo to jest takie drewno. No, ale gorąco. Stare, albo tu są właśnie kaktusy z ciepłych tych. Możesz wyjść, jak nie chcesz. No gorąco. Strasznie, tam nic dalej. Widzicie, ja ubrałam sobie Rasela czapkę. On nie lubi chodzić w czapce, jak jest upał. Ja się trochę też spocę. Tam idzie. Tam, gdzie byli. Tak, tak, dokładnie tak. Ale tam musimy iść, bo tam jest bramka, wyjście. Aha. Tą drugą, szukamy drugiej bramki.
Słuchajcie, wiecie, mnie, żeby głowa nie bolała, to ja sobie czapkę. W ogóle to mają być upały, ma być gorące lato w tym roku, więc muszę sobie koniecznie kupić swoją czapkę. Prawdopodobnie taką, tylko czerwoną i tyle. Białą nie lubię, bo biała szybko się ubrudzi. To po drugiej stronie krzyczę. Szybko się ubrudzi, ja rzucam do samochodu, w moim samochodzie brudniej niż nie wiem gdzie. Śmieję się, tak samo teraz wrzuciliśmy wszystko z plaży, tam jest kupa piachu. Już kochanie, jest przepiękne, uwielbiam chodzić w patakach. Najważniejsze jest to, że mój mały ma zajęcia, że sobie pobiega, wiecie, na powietrzu. Czasami go coś nie interesuje. Nie mówię, że on, nie wiem, udaje, że jest super. O, jeszcze tu jest zejście, ale to pójdziemy górą. Chyba co? Reselku, chodź, wrócimy tam na górę. Wychodzimy stąd? Idziemy tam w stronę szukać placu zabaw. A idziemy w stronę, czy idziemy szukać? No idziemy szukać, ale tamtędy, naokoło. I idziemy... Nie idziemy drzwiami? Drzwiami, no idziemy drzwiami. Tymi, co weszliśmy. To ja szukaj, bo tutaj jeszcze ciebie. Także usiądziemy sobie tam, odpoczniemy i ja się bardzo cieszę, że on jest w ruchu, że... Na świeżym powietrzu, w ruchu, nie przed tym. Zamknięte czy otwarte? Tak. To też można tędy. Te drzwi powiedziałaś nie idź tam. Czemu ty wiedziałaś? Słuchaj. Znalazłeś coś pięknego. Tutaj nawet tutaj jeden. No idziemy. Ej, tutaj jest taka droga. No i właśnie widzę. Chyba nie wydaje mi się, żeby to było dla dzieci, ale możesz sobie iść tam zobaczyć, co to jest. Mogę? No możesz, czemu nie? Ła, tylko będę pogryziona przez jakieś robactwo. Ale patrz, fajnie wyglądam, nawet jak mam tylko tak, nie? W czapce. No, pewnie. Nawet przy tych moich uszach tak nie widzę. Powiem wam, chyba zacznę chodzić na sportowo. Teraz. Teraz już wiem. Co to jest miłość? Idę zobaczyć, co jest za tym mostem. Chcesz zdjęcie? Russell uwielbia się wspinać i... Patrz, co mogę zrobić. Chodź na to. Super. Super, synku. Chodź, zobaczymy, bo będziemy i tak... A na tym ulotce co jest napisane? Dobra, idziemy tędy. Prosto, no. Ciepło. Ciepluteńko. Tam też coś jest. Aha, my po prostu wyszliśmy. Gryzą te robaki, ale woda wyschła przez brak deszczu, przez upały. Są rybki. O, pajaka tu. No widzę. I ten jest. Dużo takich małych. Raz, wait. Mam. Pięknie. Super miejsce. Chwila dla Russella. Niech się wyskacze, wybawi. Jest jakieś małe dla dzieciaków. Fajnie, zawsze jest coś dla dzieci. No. Nie widać cię, stąd ciemno jest. Zobaczcie, jakie piękne miejsce. Aha. Szyby takie, no. No po... No, spina się drugą stroną. Matko Boska. Tam takie grzybki. Dla dzieci też stolik. Niby grzybki także. Słyszycie to? Jak barany. Fajnie, mogę siedzieć tutaj. Ale fajnie, jest cień. Kurczę, jakie drzewa. Tak właśnie. Zielono.
piękne drzewa. Ładne drzewa, ładne. Coś tam chodzi, jakiś ptaszek. Nie raselku. Ludzie też chodzą. Chodzenie po tych ogrodach 7,50 dla dorosłego. Tam raselkowi zrób, a nie mi, jak nagrywam. Nagrałam. Zobaczcie, bo w Polsce raczej nie ma tych drzew. Przynajmniej ja się nigdy w życiu nie spotkałam. Mama mówi, że to jakiś rodon, coś tam. Rododendron, to olbrzymi. Boże, drzewiaste, ale piękne. Śliczne są te drzewa. Idziemy dalej. No cóż, wszędzie niebieska takie małe rzeczy. Jagody. Ale można nie, jeść? Nie. Co? A gdzieś tu rośnie? No gdzieś, albo z tego krzaka. To jadalne. Mama, cicho bądź, proszę cię na chwilę, bo ty nie wiesz, że mówię, to wyglądało jakby jagodę trzymał. I szukam krzaka jagodowego po prostu, wiesz? On trzymał takie fioletowe. Ale mówię, że nie wolno wziąć, bo nie jesteśmy pewni. Z tego, co ci pokazywałam. Idealnie. Idealnie. Zobaczcie, jakie piękne drzewo. Pokażę nam po tym? Tak, ja będę. A ja sobie leżę. A oni sobie grają tutaj. Gdzie to jest? O tu sobie grają, to jest budyneczek. Tam jest niebo piękne, tam jest ogród, trawa, można usiąść. Ciekawe sam poczułem, że jak celuję. Pięknie. A jak dasz radę, to na razie prześlej. Nie jadę do domu, zostaję tutaj. O, ale mało brakowało. Patrzcie, leżę sobie na trawce. Nie ma. Prawie, no widzisz. Prawie robi wielką różnicę. Ale nie jest. Proszę. Jej! Proszę, Rafał. Super, niech se grają. Babcia to bardziej taka aktywna, ja bardziej to lubię sobie tak chilloutować, ale wiecie, znowu babcia w domu sobie siedzi, czyta książkę, a ja muszę biegać i usługiwać im. Brawo! To się wyciąga i to znaczy, że moje jest. To kładę tutaj. No. Prawie! Prawie! Brawo! Jeden daliśmy radę! 5 punktów! Jeden. Dwa. Trzy. Cztery. O, to jest lepsze. Z babcią najlepiej. Zobaczcie, jak pięknie. 150 lat ma to drzewko. Babcia tam się... Dobra, Misiek już dzwonił. Ja już zeszłam z... Dlaczego jestem taka blada? Zobaczcie. Dla mnie, ja jestem blada. Jestem tak blada, że normalnie aż... bladość, aż jak papier, jakbym była sina. Dlaczego? Bo ja nie lubię słońca. Nie lubię słońca, ja się chowam przed słońcem. Nie lubię się opalać, a zresztą patrzcie, trochę posiedzę na słońcu, widzicie to? Chwila, moment, już wam pokazuję. Chwila, moment, jestem cała w piegach, cała, caluteńka. Tak to wygląda moje ciało. Dobra, kochani, jeszcze jeden ogród został nam warzywny i zmykamy do domu. Przyjechaliśmy, po drodze zgarnęliśmy Miśka z pracy. Powiem wam, że się zgrzałam. I zezłościłam się. I zmęczyłam. I pijemy sobie kawkę, kawusię, kaweczkę. Za chwilę zjemy obiadek. A raz poszedł do klubu. Także dzięki za odwiedziny. Do zobaczenia już jutro o tej samej porze u Moziowej. Pa, pa.